klubem i zobaczymy. Zengota, no i w parze z Piotrem Pawlickim, tak jak zaczynał to spotkanie. Na Smoczyku wszyscy stoją, Milik Pawlicki, Łopiten, Zengota. Milik startuje dzisiaj w innej lidze, Zengota z czwartego, ależ akcja Zengiego. Jest już drugi, zamknięty Łopiten. Peter się rzuca, Peter jak wjechał teraz piką potężną. To nie była pika, to była kalabarda. Peter Pawlicki na prowadzeniu, za nim Milik, ale we przeciekłej walce. Trzeci trzyma się Zengi, ostatni dwukrotny mistrz świata, Time Łopiten, Piotr Pawlicki na prowadzeniu. Milik drugi, trzeci Zengota. Czyżby jeszcze mieli o dwa punkciki odskoczyć gospodarze? Wszystko na to wskazuje, chyba że Zengi jeszcze dobierze się do Wacława Milika, ale raczej Łopiten może go niepokoić go. Bardzo szczęśliwi kibice gospodarzy, którzy wstali jak gdyby honorując ten ostatni wyścig, a teraz powiem jeszcze potężny upadek Łopitena, może nie sam upadek, tylko kosiołki motocykla.